tak w skrócie powiedzieć Wam, jakie mam dla Was rady dla osób, które chciałyby zacząć nagrywać, które chciałyby zacząć blogować. Będą takie podstawowe rady, ale też chciałabym Wam powiedzieć o takich, które dla mnie są dosyć bardzo ważne. Natomiast mam nadzieję, że filmik spodoba się nie tylko osobom, które są zainteresowane nagrywaniem i blogowaniem, ale też pozostałym, dlatego że chcę Wam tu trochę powiedzieć, jak to wyglądało na moim przykładzie, czego ja się nauczyłam, jakie błędy popełniłam, których teraz na pewno bym nie popełniła. Więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Zacznę od tego, że żeby zacząć nagrywać, trzeba mieć na siebie pomysł. Trzeba wiedzieć, o czym się chce nagrywać, jakie będą to filmiki. Mniej więcej tematykę swojego kanału musicie określić już zanim zaczniecie nagrywać. I też bardzo ważne jest to, żebyście jakby sami wpadli na pomysł, jaki pierwszy filmik powinniście nagrać. Dlatego, że o to dostaję od Was najwięcej pytań. Właśnie pytacie, jaki pierwszy filmik nagrać, bo chcielibyście zacząć nagrywać. Myślę, że tutaj powinna być Wasza inicjatywa. Tutaj sami powinniście to wymyśleć. Bo tak naprawdę to ma być Wasz kanał i to Wy powinniście zachęcić widzów, żeby z Wami zostali i chcieli Was oglądać. I jeśli naprawdę nie macie na to pomysłu, nie macie w ogóle pomysłu, o czym chcielibyście nagrywać, no to moim zdaniem YouTube widocznie nie jest dla Was i wtedy powinniście chyba z tego zrezygnować, bo jeśli ktoś nie ma pomysłu na kanał, a bardzo chce nagrywać tylko po to, żeby nagrywać, to chyba to nie ma sensu. Drugą bardzo ważną rzeczą jest to, aby nagrywać w dobrej jakości, w dobrych warunkach, zwracać uwagę na to, jakie jest światło, dlatego że teraz, kiedy mamy coraz więcej YouTuberów i każdy z nich jakby chce być coraz lepszy w tym, co robi, to jeśli przyjdzie taka osoba, zacznie nagrywać, która w ogóle nie będzie zwracała uwagi na to, jakie ma światło, czy ta jakość jest okej, czy nie ma za nią bałaganu, no to myślę, że będzie jej o wiele, wiele trudniej, niż jakby się do tego bardziej przyłożyła. Ja teraz już po tych 2 latach nagrywania nauczyłam się tego, gdzie powinnam nagrywać, że zawsze powinnam mieć światło przed sobą. To są takie podstawowe rzeczy, można powiedzieć, że błahostki, jednak one dużo zmieniają w Waszych filmach. I też jeśli macie możliwość, to zacznijcie nagrywać aparatem, który jest, nagrywa dość dobrej jakości. Ja sama jak zaczynałam, no to chyba o tym wiecie, a jak nie, bo jesteście ze mną od niedawna, no to ja nagrywałam aparatem, który jakości HD nie miał. I myślę, że gdybym zaczęła nagrywać tym aparatem teraz, to nie udałoby mi się, że można powiedzieć, wybić. Dlatego, że teraz, kiedy tych YouTuberów jest coraz więcej, jest też coraz trudniej jakby wybić się i być zauważonym. Dlatego moim zdaniem teraz jest już pod tym względem o wiele trudniej i powinniście na to zwrócić uwagę. Natomiast tutaj jeszcze może wspomnę o lampach i takich rzeczach jak statyw i super ekstra kamera czy aparat. Jeśli chcecie dopiero zaczynać, a już planujecie, że kupicie sobie do tego aparat, czy już planujecie, że kupicie zestaw lamp i statyw, to ja na Waszym miejscu bym tego nie robiła. Dlatego, że ja sama przekładałam cały czas zakup tego sprzętu, bo zaczynając tak naprawdę nie wiecie, czy będziecie to ciągnąć, czy Wam się to spodoba, czy może po miesiącu, czy dwóch Wam się to znudzi. I jeśli Wy kupicie już cały sprzęt, oświetlenie, statyw, a po 2 miesiącach czy 3 stwierdzicie, że nie, to jednak nie ma sensu, to nie jest dla Was, że nie lubicie tego robić, że Wam się to znudziło, no to wtedy nie wiadomo, co z tym sprzętem zrobić. Dlatego ja na Waszym miejscu nie inwestowałabym w takie rzeczy na samym początku nagrywania. Myślę, że jeśli wszystko będzie się fajnie rozwijać i wszystko będzie szło do przodu, to wtedy te rzeczy po prostu możecie sobie kupić. Kolejna rzecz to regularne nagrywanie. Jeśli już zdecydujecie się, że chcecie nagrywać i że jest to dla Was i że chcecie to robić, to pamiętajcie o tym, żeby wziąć się za to od razu, że tak powiem, poważnie. Dlatego, że jeśli Wy weźmiecie się za nagrywanie, nagracie jeden film, a kolejny za miesiąc, myślę, że nikt Was nie zapamięta, nie będzie łatwo i będzie o wiele, wiele trudniej niż jak nagrywalibyście regularnie. Ja z tego, co pamiętam, nagrywałam chyba 1 albo 2 filmy tygodniowo. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, bo nagrywam już od 2 lat, ale na pewno nagrywałam w miarę regularnie i myślę, że to też pomogło mi w jakiś sposób uzbierać tylu widzów, ilu mam teraz. No bo jeśli nagrywacie jeden film na miesiąc, czy nawet na 2, jeśli znikacie z tego YouTube'a, raz jesteście, a potem Was długo nie ma, widzów to zaczyna denerwować, zaczynają się po prostu, nie potrafią się przyzwyczaić do Was, bo nawet jeśli im się Wasze filmy spodobają, to gdy mają do obejrzenia tylko jeden, to nie będą go oglądać w kółko. Więc znajdą sobie pewnie YouTubera, który będzie nagrywał częściej i wtedy będzie Wam o wiele trudniej jakby tych widzów uzbierać. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby nagrywać regularnie. No i taką kolejną radą, która jest trochę powiązana z tym regularnym nagrywaniem, jest cierpliwość. Bo mimo tego, że będziecie nagrywać regularnie, może nie być tak, jakbyście chcieli, może to tak nie wyjść. Może Wy spodziewacie się tego, że po 2 filmach będziecie mieć 50 tysięcy subskrypcji, ale uwierzcie mi, że raczej tak nie będzie. Taka jest rzeczywistość i niestety na to trzeba troszeczkę zapracować. Ja nagrywam od ponad 2 lat i uzbierałam te ponad 90 tysięcy subskrypcji, z czego jestem mega dumna. Naprawdę nie wiecie nawet, jaka jestem z tego powodu szczęśliwa, dlatego że wszystko to osiągnęłam sama, nikt mi w tym nie pomagał. Dlatego nie myślcie sobie, że to wszystko przychodzi tak w sekundę, że wiecie,
nagracie filmik i już od razu tysiące subskrypcji do Was przyjdą. No, musicie się liczyć z tym, że uzbieranie widzów trochę czasu Wam zajmie, natomiast jeśli naprawdę Wam na tym zależy i YouTube jest Waszą pasją, to czekajcie. Nawet jeśli mielibyście czekać ponad pół roku, to czekajcie, nie poddawajcie się, bo może właśnie poddacie się w tym momencie, kiedy wszystko miałoby się rozkręcić. Dlatego, tak jak mówię, cierpliwość również jest bardzo, bardzo ważna, jeśli chodzi o takie nagrywanie. Bardzo ważne jest również to, żebyście byli sobą, otwarcie mówili tym, kim jesteście, nie ukrywali przed widzami takich oczywistych rzeczy. Wiecie, oni wszystko wykryją, nawet jeśli chodzi o takie inne sprawy i są bardzo spostrzegawczy, dlatego radzę Wam po prostu być sobą. Ważny jest też kontakt z widzami, o tym powinniście pamiętać, powinniście mieć chociaż jeden portal społecznościowy, który będzie poświęcony dla Waszych widzów, gdzie będziecie się z nimi kontaktować. Kolejną rzeczą są też hejterzy i znajomi. No wiadomo, hejterzy są, byli i będą i tym nie powinniście się przejmować. Ja z perspektywy czasu hejterami się w ogóle nie przejmuję i jeśli ktoś mi mówi o kanale, to nawet zapominam, że jest coś takiego, co jest minusem i właśnie tym minusem. Dla mnie większym minusem teraz nagrywania i tego wszystkiego jest czasami to, że naprawdę nie mam czasu kompletnie dla siebie. Tutaj nie chodzi tylko, że muszę cały czas nagrywać, bo to nie o to chodzi. Natomiast czasami są takie dni, że ja już naprawdę nie wiem, co ze sobą zrobić, bo jakby wszędzie jestem, choćby tylko w głowie, ale otoczona tysiącami ludzi i czasami już po prostu chciałabym od tego odpocząć, ale z drugiej strony no cieszę się z tego, że tyle udało mi się osiągnąć i jakoś od razu to mija i jakoś uświadamiam sobie, że mimo tego, że może to się wydawać złe, to tak naprawdę ma to dużo pozytywów, dużo plusów. No i tak naprawdę hejterzy dla mnie już nie są takim największym minusem, jeśli chodzi o nagrywanie, ale jeśli będziecie nagrywać, to pewnie waszym największym takim, największą obawą będą właśnie hejterzy, bo ja sama zaczynając nagrywać, może wtedy się nie obawiałam, ale wtedy, kiedy oni się pojawili, to wtedy się zaczęłam tego obawiać. Kilka razy już chciałam usuwać kanał, chciałam z tego wszystkiego rezygnować, jednak nigdy się nie poddałam i zobaczcie, co osiągnęłam. No jak dla mnie jest to wielki sukces, no bo ponad 90 tysięcy subskrypcji, a chciałam zlikwidować kanał przy 1000. No więc zobaczcie, jeśli bym to zrobiła, to nigdy nie osiągnęłabym tego, co mam teraz. Dlatego hejterami nie warto się przejmować, uwierzcie mi. A drugą rzeczą są wasi znajomi. Ja sama doświadczyłam na sobie, no to jest dosyć przykre, natomiast po tym, jak nagrywanie moje wyszło na jaw, dlatego że ja nikomu nie mówiłam, że nagrywam, potem dowiedziały się tylko dwie osoby, które zatrzymały to dla siebie i ludzie sami mnie po prostu znaleźli, zaczęłam się gdzieś pojawiać w polecanych i tak moi znajomi sami mnie znaleźli. No i wtedy się okazało, że tymi znajomymi nie są, natomiast myślę, że był to taki dobry test. Nie przejmuję się tym, ale jednak zawsze będę to pamiętać, że tak było. No i chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Przede wszystkim o tym, że jeśli jesteście już na 100% pewni tego, że chcecie nagrywać, to liczcie się z tym, że nagranie filmiku to nie jest 5 minut, bo może jeśli nagracie filmik 5-minutowy, to będzie 5 minut, natomiast potem zgranie go, przerobienie, wstawienie, dodanie tych wszystkich opisów i tak dalej, może się Wam to wydawać, że zajmuje to bardzo mało czasu, ale uwierzcie mi, na to schodzi mi najwięcej czasu, dlatego musicie się z tym liczyć. No i ostatnia bardzo ważna rzecz, tutaj nie będę się na ten temat rozgadywać, chciałabym tylko powiedzieć, jakie jest moje zdanie na ten temat, że jeśli przyszło Wam do głowy, żeby nagrywać tylko dlatego, że youtuberzy, nie wiem, mają jakieś korzyści typu współpracę, że będziecie mogli dostawać ubrania za darmo, czy nie wiem, kosmetyki, bo bardzo często czytam takie komentarze, o, też bym tak chciała dostawać to za darmo, to, tamto. Jeśli to jest waszą motywacją, to jest waszym powodem, dla którego chcecie nagrywać, to znajdźcie sobie coś innego, no znaczy, tak jest moje zdanie. No to jest trochę przykre, dlatego że ja zaczynając nagrywać nawet nie wiedziałam, że jest coś takiego jak współpraca, że jakaś firma może mi coś wysłać i pamiętam, kiedy pierwsza firma się do mnie zgłosiła, byłam po prostu w szoku, że coś takiego istnieje. To jest tylko moje zdanie na ten temat, więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. To są już wszystkie rady, jakie chciałabym Wam dać. Ja chciałam Wam powiedzieć na moim przykładzie, jakie ja zauważyłam u siebie błędy, na co ja bym teraz zwróciła na pewno uwagę, gdybym teraz miała właśnie zacząć nagrywać. Napiszcie koniecznie, co myślicie właśnie na ten temat. Bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w kolejnym filmiku. Pa! Po prostu byłam w szoku. Koszulkę z napisem Internet Celebrity.